Jak informuje Grzegorz Szewczyk, oficer prasowy kamiennogórskiej policji, kolizję spowodowała 27-letnia kobieta wyjeżdżająca z osiedla Volkswagenem Golfem. Drugim samochodem, Fordem Focusem, kierował 70-letni mężczyzna. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Wystarczyła pomoc udzielona na miejscu zdarzenia przez ekipę pogotowia ratunkowego. Do zdarzenia doszło na wysokości osiedla mieszkaniowego dawnego PGR-u. Na miejscu pracowali strażacy i policjanci.